Powoli dobiega końca rywalizacja w lidze All Six by Decathlon, Volley w Rozpartan. Panowie rozegrali ostatnio mecze półfinałowe. Sporo emocji dostarczyło starcie Invictusa z Elektronem. Mecz był bardzo zacięty. Invictus wygrał pierwszego seta 25-23. W drugim odegrał się Elektron i zwyciężył 25-20. Kolejne dwa również były bardzo wyrównane, ale padły łupem Invictusa. Ten zwyciężył do 22 i 23. W drugim półfinale wynik nie oddaje przebiegu spotkania. Mecz Fatamorgany z Korkami stał na bardzo wysokim poziomie, jednak to Fata Morgana w końcówkach setów miała więcej zimnej krwi i wygrywała decydujące piłki. Fata Morgana zwyciężyła do 20, 22 i 23. W najbliższą sobotę zostaną rozegrane dwa mecze półfinałowe pań, start o godzinie 9. Pierwszy półfinał pań to Limonki kontra Angels Salos Wrocław. Później o 11 FTR zmierzy się z The Winners. Z rozgrywek wycofała się ekipa Spartanie, dlatego skorzystał na tym Angels Salos. Po meczach półfinałowych pań zagrają panowie. O godzinie 13.15 mecz o trzecie miejsce Korki kontra Elektron. Następnie o 15.15 wielki finał Fata Morgana Invictus. Zaraz po meczu finałowym nastąpi ceremonia wręczenia pucharów i nagród dla wszystkich drużyn męskich.